Yo, ja jestem Niklaus, a to jest słynne Dead by Daylight, słynne w niektórych masochistycznych kręgach. I jest taka wiadomość, do 22, czyli jeszcze przez, dzisiaj jest 19, ale wy to oglądacie 20, czyli jeszcze przez 2 dni macie podwojone punkty, czyli dostajemy 2 razy punktów za wszystkie akcje, także warto, można sobie wykoksić łatwo postacie. I wyszły nowe maski, które można sobie kupić za pieniądze, ale to już jest przegięcie pały, także ja podziękuję. Także spróbujmy tradycyjną metodą BE Survive'a. O, w sumie mogę już sobie... dołączymy do lobby i już sobie postać trochę ulepszę, bo mam do tego sporo punktów, a planuję mieć jeszcze więcej. Także no. Bum, 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 bum. No, zmiana regionu na niemiecki pomogła dużo, bo naprawdę dużo więcej ludzi teraz jest w grze. A, już mi nie styknie pieniążków. Dobra, poczekają tam chwilę na mnie, ja muszę być wyposażony. W sumie jestem. Ready. Do boju, zobaczymy. Ile się uda... wychachmęcić punktów suma sumarycznie. Pyszne. Smak zachodu, jak to się mówi, kapitalizmu. Nic nie zapłacili, a ja takie rzeczy gadam. To jest błąd. Niemcy bardzo lubią po nocach w to grać. Może w nocy ich nie monitorują. Wiecie, że w Niemczech jest chore prawo, jeżeli chodzi o gry brutalne i tak dalej. Tam często w ogóle są takie chore akcje, typu we Wolfensteinie Niemcy byli zastąpieni kosmitami, albo dawają zieloną krew zamiast normalnej. No, to jest sam... Jeżeli chodzi o przepisy, to jest chory naród. Bardzo im współczuję... Znaczy chory naród. No, chore przepisy, współczuję. Generalnie być graczem w Niemczech to nie jest łatwa sprawa i potem muszą kupować gry na przykład z Polski, żeby nie były jakieś wykastrowane i debilne. Albo na przykład w New Order zamiast hakenkreuzów to były jakieś takie krzyże porobione. No, podupcone tam jest te prawo i szkoda generalnie graczy niemieckich. Także łączymy się z naszymi growymi braćmi zza Odry. Jesteśmy z wami. Kupujcie gry polskie. No, albo banują grę w kraju, na przykład Gears of War. Na terenie Niemiec nie kupicie w ogóle. Także no... Pray for Deutschland. Szkoda, że jeden zaraz umrze, a drugi też w zasadzie. Zajebiście. Ej, ale Alex po picu, pewnie jakiś Serb, uciekł. Ale już leży. Myślę, że tego nie zrobimy. W tym szpilu przynajmniej. Ale punkty będą. Rumun to by się nazywał jakoś tak na przykład
Petru. Dobra, kuwa, no idę go spróbować uwolnić. Dobra, uwolnił się, nie było sprawy. Możliwość zranienia zabójcy. Znaczy, teoretycznie można mu zwalić na łeb to. I to go oszołomi. Ale nic więcej. Zaś go porobił. O, Bożycku. Mam nadzieję, że Elicyn tam mocno działa. Że nie marnuje czasu. Kuźwa. Dobry zabójca. Dobry jest, kurde. Gdzie masz nitka? Ciekawe, jaki jest killer w ogóle. Że powiem szczerze, póki co nie widziałem go ani razu. A jestem jedynym, co naprawia. Gdzie jest Elicyn, pytam się. Gdzie on jest? Gdzie jest on? Już wiemy, jaki jest zabójca. Zostaw mnie! Kurde, ma obadane. Ma mapkę obadaną dobrze. Wie gdzie ten. Gdzie obłazić. Jebaniutki, nie będzie ten. Nie będzie miodu, coś czuję w tym szpilu. No. Miodu nie budziet. A! Ale kurde. No to się prędzej czy później tak musiało skończyć. No, a Elicyn widzę... Nie, dobra, naprawia. O, niech mu będzie. Ja się spróbuję recovernąć. W ogóle powinno to recoverowanie na przykład do... Nie, co on robi? Co on robi, ten synek? Dobra, no to mogę umrzeć. Fajosko. Powinno na przykład dawać łatwiejsze uwolnienie się z tego. Ale nie daje. No mogę tylko zrobić tak. Nic. 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 Dobra, no nie walczę, no nie ma sensu. Nie ma sensu walczyć z nieuniknionym. Ale próbowałem. Tak, gdy źleje. Starałem się. Sacrificet. O, 11 tausynów punktów za takie gównogranie. To jest faktycznie postęp. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Może wypadnie nowa mapka od Michaela. W sumie jakby tak pograć ostrzej, to można nadupczyć tych punktów fes, a fes. No i proszę. Polecam ustawić region w Steamie na Niemcy. Salut French. No. Viva la France! Promocja na Overwatcha z Kuli Black Friday.
No fajnie, jeszcze jakby mnie Overwatch interesował, a jakby mnie interesował, jakbym go nie miał, to może bym kupił. Ale mnie nie interesuje, a mam. Takie życie jest przewrotne, masakracyjnie. Pyrypy. Czuję, że nie będzie mapy od Michaela. Będzie chyba ta, co była wcześniej, tak mnie coś... Tak mnie mrowi w końcówkach palców. Czujecie, że będzie to samo? Czy może będzie co innego? A może nic nie będzie? Co to będzie? A! No i tak wyszło. Nie najgorzej mnie targało w palcyskach. Mam nadzieję, że będą grali lepiej. Opowiadam prezent na święta. A nie, no to dobrze, dobrze, jak najbardziej, jeszcze jak? Ej, czajcie, że za miesiąc święta są z hakiem. Kurwa, ej, co jak te omy powiedzieć? Ale to zleciało. Święta. Poń Sylwester. Wielka... O. Ej, on mnie nie widział. Lul, wód. Święta z hakiem. No, czyli że w Dead by Daylight. Kurde, reklamy świąteczne, a sklepy na Bytomiu to już od pół miesiąca są lampkami poobwieszane niektóre. To jest schizofrenia świąteczna. I te Mikołaje wszędzie, a u nas nie przynosi Mikołaj prezentów na święta. Wszędzie te Mikołaje cisną. Mikołaj to na 6. Potem powinny być wszystkie zlikwidowane. Bo to jest normalnie zacieranie tradycji śląskiej. No przestań to psuć. Jaki debil! Co za tuk! Co za tuk! Aż się uniosłem. Ani jednego, po takim czasie jak nie ma naprawionego generatora, to ja już wiem, co to jest za drużyna. Ja se w nosie grzebiąc potrafię naprawić ten silnik. Gwiazdor to gdzie? Na Ukrainie chyba. Nie no, Gwiazdor to we Wielkopolsce czy gdzieś tam. No i zaś Niklaus złożon na ołtarzu. Zawsze to samo. Zawsze najgorzej do mnie. I on mnie obwiesi, a oni ani nie przyjdą mnie ściągnąć. Tak będzie na pewno. No chodź, no jebnij se, no, co se będziesz żałował. Pierdolnij se. Proszę. I oni powinni ten czas teraz wykorzystać, w tym momencie powinny być co najmniej dwa generatory. Z Pomorza Kaszubianka. To chyba Kaszubka, a nie Kaszubianka. Zdejmcie mnie! Tempeleluję. Mam lasy.
Ten naprawia, ten naprawia, ten idziemy zdjąć. Jeden dobry. Kurwa, leży zaś. O, jakie matoły. Z kim ja gram? Zawsze. Zawsze wasz team. To są małpy. A wróg jest zajebiście wykokszony. Zawsze. Prawie zawsze. Pesz, pesz, pesz. Pesz już. Po piździe. No zajebiście, co tam się dzieje, pytam się. Pytam się, jak można było dopuścić do czegoś takiego. Pesz już na pizdę uwalony. I ani nie mruknie. This is dramat. No, ten już leży. No tak, no. Czemu nie? No pewnie, no. Wszyscy się dajcie zajebać najlepiej. A ja sobie będę naprawiał silnik. No. Chyba trzeba klapy szukać. Dobra, w ciuli to mam. Szukamy klapy. Kojarzy ktoś, gdzie mogła być klapa na tej mapie? Bo to jest kwestia... Widzę, że... Nic z tego nie będzie. Gdzieś przy tym domie chyba, na środku, nie? Kojarzy ktoś? Coś? Anything? Anyone? Kurwa, ja jeszcze ranna. Siupaga. No klapa, klapa albo psikus, no. Ona się jakoś powinna podświetlać chociaż, bo to jest daremne. To jest... cuf po prostu. Albo się na nią wlezie przez przypadek, albo nie. A go zrobię za ojtka. O! O Jerona! O Pietruchu! O! Ale mnie wystraszył! Jebaniutki! Dobra, wciulicie mu. Panie, idź pan. Helena Herzschlag. O Jezusku Nazaryński. Ciekawe ile punktów. Miałem 11 coś. 20 tysięcy za takie gównogranie. Dobra. To do 3 razy sztuka, żeby materiał na YouTubie był taki pełny, fajny. To do 3 razy sztuka.
O co chodzi z Lootz.com? Kojarzysz to? Tak, Loot Crate, tak? No, wysyłają takie fajne suweniry. To ty mi sam pierdolisz, że failed. Przepraszam, że jestem taki znerwowany. Don't want your number, babe, gonna take it anyway. A może trzeba założyć opaskę mocy? Antyzombie. To na The Walking Deada. Co się z tym logiem stało? Ludzką to dotacje za reklamy. Co? To ty gadasz. Nie mam pojęcia. To jakieś oszustwo musi być, bo w to nie wierzę, że to może działać dobrze. No wyjdziesz czy nie? Dobra. To porobione. To tyle. Kończę materiał na YouTube'a. Grajcie szybko w Dead by Daylight. Co zbustujecie postacie. Polecam, zatwierdzam. Niklaus Pieron. Boston, Massachusetts. USA. Zostawcie łapkę w górę. Żeby film miał ich dużo. I wbijajcie na Facebooka też i na G2A. Siema.